Dzień doberek, reniferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Dobry wieczór Państwu, wróciliśmy właśnie z pracy. Do Wigilii zostało już naprawdę mało czasu. Ale coś świątecznego mógłbyś tutaj w tle zapodać. A jakie jest świąteczne na przykład? No, dam Ci chwilę do namysłu, a ja tutaj opowiem, co tu się dzieje. Jest choinka, są niespakowane prezenty, jest paczka, right, którą dostaliśmy do świątecznych porządków. Jesteśmy my po pracy i zaraz musimy jeszcze troszeczkę się doprowadzić do ładu i składu, ale najpierw muszę pokazać rodzicom swoją niespodziankę, jaką przygotowałam. Pokazywanie niespodzianki może nie jest najlepszym pomysłem. Słuchajcie, to jest coś, nad czym Ada pracowała naprawdę całą noc. Przez miesiąc miałam to w głowie i na papierze. Ale żeby nabrało tą formę fizyczną, to cała noc pracy, wymyślania, cudowania, ustawiania. I słuchajcie, to jest bombowe. Zaraz pokażemy Wam, co to jest. Przygotowałam taką niespodziankę, że muszę już wszystko wygadać, bo po prostu pęknę na chwilę. Bo jak pytaliśmy Kingi, co tam najbardziej dla Remka, to mówiła, że zabawki za bardzo nie, no bo już dużo ma. Że ubranka za dużo nie, bo też ma. Że książeczki. No to myślę, że jedzenie. Jedzenie zawsze. Jedzenia też. Jego nigdy nie jest za dużo. Ale ostatecznie Kinga powiedziała... Ale że to nie jest dla nas prezent, tylko dla Remka. Tak? Ostatecznie Kinga powiedziała, że książeczki, więc mu napisałam książeczkę. Jak mu napisałaś książeczkę? No normalnie. Foto książeczkę. Zasiela się książeczkę. Ale jest normalnie historia wymyślona, i wszystko. I wszyscy są bohaterami, cała rodzina. Jest to świąteczka. No naprawdę. I zdjęcia, które dopasowywałam idealnie. Ubrali choinkę, przystroili dom i zabrali się za świąteczne wypieki. Wow. I tam cała historia jest. A i to może jutro przeczytamy, co? No tak. Ale o nie mogę. I wszystkie zdjęcia były zbierane. Już Maćka prosiliśmy z miesiąc temu, kiedy robiłby zdjęcia ten. Wszystko, żeby były. To najlepszy prezent. Babcia Ola! Z tym nigdy to pierwszy raz na oczy! Na piśmie wydrukowane! Babcia Ola! Przecież nie taka duża czcionka, żeby dziadkowie też mogli czytać. Wszystkim pomyślić. Nie no, myślałam, że będzie mniejsza. Trafiać kolędy, świąteczne piosenki. Właśnie zaczęłam robić... A to już było o Mikołaju i Remku? Dam dalej tę historię? Nie, to... Zastanawiam się, kiedy wreszcie nadejdam święto. Ja! Boże, nie, no po prostu... Święty Mikołaj był już stary. Starszy nawet! Niż dziadek niemożliwe! Staruszek marzyłby w tym roku nie rozdać ani jednej rózgi. O, chciał ostatecznie przekonać wszystkie dzieci, by były grzeczne. Nawet wy? I Romek boskie. Święty Mikołaj dobrze pamiętał chłopca, który rok temu miał swoją pierwszą wigilię. Od tego czasu uważnie obserwował Remka. Matko, nie strasz go! Cały rok żył w stresie. Stary dziad go obserwuje. Jakoś wesoły. Ja cię krzychu, to my! No to jest wigilia w tym roku. Nie mogę. Wraz z Reniferem, Rudolfem padnie pewien pomysł. A tu są renifery. Tak, no proszę, no jeszcze nie mam rogów. A tu są renifery. To są takie gołe. Zawstydzone. Renifer w nocy. Zaczy się sporo na głowę. Mogę u tacie znaleźć nowe auto. W kuchni coś piścił z mamą. Piścił. Dziadku szedł. Zrobił porządka, będzie ogród zrobić. No tak, remont, tak. O, pewnego razu po wizycie u dziadków okazało się, że zaginął jeden bucik. Prawdziwa historia. To ta słynna historia z bucikiem. Czy tu jest ciocia Ada? Tak, odwiedzili, zrobili. Okazało się, że znaleźli bucik. Wow, jesteście super bohaterami. Ale skąd się tam się? Powinniśmy. No właśnie. To wszystko sprawka elfów. I tu się zagaja historia dopiero. To będą fantastyczne elementy dopiero wprowadzone. Strój, o ja, nie da się ukryć, że w stroju Renifera, ja remenu. Chcieli mu zrobić elfie buciki, więc zabrali buciki. Ale wymyśliłaś.
Aż to lepsze niż... niż te bieguny Olgi Tokarczuk. To ty Nobla pamiętasz do... Nie. Pójdę odebrać ten kolczyk. Odzyskał drugi bucik, więc mógł spokojnie chodzić na spacery z rodzicami do pobliskiego lasu. O, buciki. Choć znał ten las już bardzo dobrze, pewnego razu, gdy wyglądał z mamą przez okno, dostrzegł coś niezwykłego za drzewem. To renifery odwiedziły okolice. Był pewny, że święty Mikołaj znajdzie Remka pod tym samym adresem co rok wcześniej. Do świąt pozostało już tylko kilka dni. W przerwach od przygotowań Remek zajmował się swoimi sprawami, organizował sobie coraz ciekawsze zabawy i sam wymyślał scenki, które odgrywały jego zabawki. Ja nie mogę przestać czytać tej książki, przepraszam, mieliśmy jutro, ale tak mnie wciągnęło. Nie wiedział jednak, że święty Mikołaj zaczarował jego ulubionego misia. Dzięki odrobinie magii miał pewność, że pluszak zaopiekuje się jego przyszłym pomocnikiem. Nawet pilnuje jak śpira. Takie podobne uśmiechy. Nie. Nadeszły święta Bożego Narodzenia. Wszyscy byli zajęci przygotowaniami. Remek z babcią patrzyli na niebie pierwszej gwiazdki. Właśnie, my tu codziennie. Wreszcie zasiedli do wigilijnej kolacji. Próbowali wielu różnych potraw. Spędzali razem czas przy stole. Gdy już nawet Remek poczuł, że jest najedzony, za drzwiami usłyszał dźwięk dzwonków. Przyszedł Mikołaj! To dla niego rodzice naszykowali miejsce przy choince. Aha! No proszę. I sprawdzał, będzie sprawdzał, Święty Mikołaj rozdał wszystkim prezenty. Już miał zaprosić Remka do fabryki elfów, kiedy to zorientował się, że mama Remka ma tak duże brzusze jak on sam. Bardzo się to bawi, jak widzę. Bieżące wydarzenia. Mina rozbawiła całą rodzinkę. Mikołaj wszystko wyjaśnił i zrozumiał, że w tej sytuacji nie może prosić Remka o tak wiele. Postanowił dać mu zadanie specjalne, które zacznie realizować w nowym roku. Mm. Remek, nie może. Niezwykły z ciebie chłopiec, jesteś bystry, ciekawy świata, ble, 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 ble. Niedługo urodzi się maleństwo, to wielka radość. Tak, zobaczymy. Musicie troszczyć się o siebie. To jest książka edukacyjna. Dzięki tobie żadne dziecko już nigdy nie dostanie rózgi. Jak Remek będzie dawał brzuch. Boże, co za odpowiedzialność, nie po prostu. Załamie się. Przeczytaj mu, jak będzie miał 18 lat, poradzi z tym stresem. No to nie to robię. Pamiętaj, nigdy nie przestawaj cieszyć się nawet drobiazgami. No, fajnie, no co zarobi ten Nie. Cała rodzina Remka potwierdziła słowa. Ja się wstrzymuję. Święta były wspaniałe. Wszyscy bawili się razem. Było dużo śmiechu i wygłupów. Jesteśmy z ciebie bardzo dumni, Remku. Nie namierzałam sobie świąt. Że przygięłam z morałem, jak na półtora roczne dziecko. Morał jest. Do załaśni. W tym roku przeczytamy ją tylko 5 Teraz tą książkę będzie przez 5 lat. Tą samą książkę dostaję, może się nie skapnie. Przyszła do nas paczka i teraz się zastanawiam, czy byliśmy tacy grzeczni, czy po prostu tak mało sprzątaliśmy. Jest wielka, że Wileda sprawiła nam prezent i nam coś wysłali. I zastanawiam się, prawdopodobnie jest to co widać, czyli mop. Nie wiem, czy on jest obrotowy, taki z pedałem. Taki w ten mop z obrotowym pedałem. Tak jest. Uwaga. Uwaga. Jeszcze tutaj też kartę zrobił. I bardzo nam jest miło i bardzo nam się to przyda, chociaż w remoncie. Wow. A tu normalnie można całą chatę wysprzątać przed świętami. Jeszcze idealny moment, żeby już. Jak to się obraca? Patrzcie! Jest pedał? Jest. Może słyszeć, a normalnie wiatrak. Dziękujemy pięknie. No czas, to zaraz się tego nie do sprzątania. Nie, no teraz też po prostu mamy luksus,
rumbę sobie puścimy, nam tu poodkurza. Później z mokrem prawcia puścimy. Wymokujemy. I po prostu będzie wszystko gitara. Nam to jest. Będzie gitara. No szalenie nam miło. Jeszcze to nie, że z giletem mieliśmy jeszcze wcześniej taki standardowy. Oprócz tego, że dali mopa, w ogóle wszystko taki obrotowy na pedale super ten, to jeszcze pałkę bojową na przykład do obrony. Załóżmy, do obrony przed kurzem. Ktoś mówi w domu, ja dzisiaj nie sprzątam, bo mam tydzień, a ty go w sierp. Ty nie sprzątasz? Ty nie sprzątasz? No, ty nie sprzątaj, będziesz sprzątasz. I do wskazywania, kto dzisiaj tak sprząta. Albo tak właśnie. Patrzcie, sztapa. Nie, nie, ja dzisiaj nie mogę. I teraz tą pałką mnie tu. Trzeba będzie przetestować. Tak, to, znaczy nie, nie promujemy agresji. Tak naprawdę to, to nie. To jest magiczna różdżka sprzątania, że mówisz abrakadabra i sprząta. Yeah. Niezłe, nie? Tak. I potem, bo tylko wystarczy, zobacz, to jest taki czar. Machasz, musisz dwa obroty zrobić, albo trzy obroty i połamać trzy razy pedały. I to się kręci, to jest magiczne koło i już się sprząta samo. Nie wrobisz mnie w to, nie, nie wierzę ci. Lecimy z przeglądem prezentów świątecznych. Od lewej strony prezent, który Rafciu w sumie sam sobie sprawił, ale ładnie mu tu opakujemy, bo tak to na razie ma w co grać. The Last of Us, słuchajcie, remaster gry na PlayStation 3, która wyszła teraz na PlayStation 4. Brutalna, mroczna historia, dojrzała, piękna fabularnie, ale niestety bardzo krwawa, idealna na świąteczny nastrój, wigilijny wieczór, to jest to. A do zestawu skarpety, tak, których nigdy dość. Jak ktoś ma niedobór skarpet, na przykład ma się niedobór witaminy C, witaminy, nie wiem, D i skarpet, to ważne. Tak, permanentny. Mamy też grzaniec, który tutaj sobie pewnie wieczorem przyrządzimy, tak, w któryś świąteczny, tak, dzień. Teraz prezenty dla Maćka. Jest czaderska koszulka, której się zakochałam. Jest, słuchajcie, post na Instagramie szturmowcy ze Star Warsów. Szykują już święta, ubierają mają choinkę. Mają hashtagi. Tak, bo już 7 godzin temu dodali zdjęcie. Mają 16 lajków. Xmas. Świąteczne tak hashtagi. Przepiękne zdjęcie. No ja bym tutaj followowała na pewno to konto. Aż sprawdzę, czy jest takie. Serio. No do tego oczywiście trochę słodyczy i również grzaniec. Tutaj prezenty dla babci. Nieco podobne. Jest stały element. O, właśnie, właśnie. O. Nie podsłuchują? Możemy mówić? Możemy. Wigor cardio dla mocnego serca jednej i drugiej babci. Nasze sercowniczki wzmocnimy. Tutaj mamy piernik z jarmarku łódzkiego. I takie piękne grzybki w grzybku. Tutaj są kurki. To dla jednej babci. A druga babcia do zestawu ma kawkę Inkę. I również z jarmarku miód wielokwiatowy. W tym domu miód po prostu wschodzi w ilościach hurtowych, więc to jest zawsze dobra opcja. Teraz prezent, o dziwo, nie dla Remka, dla mojego taty. Z różnych rozmów wywnioskowałam, że mój tata od zawsze, właściwie to Rafał. Rafał, byliśmy tata w sklepie. Po prostu kocha helikoptery. Jeżeli mówimy coś tam o Remku, to ciągle, nie że kocha helikoptery, tylko no że właśnie tak się zastanawiam. W sensie, że chyba mówi, zawsze chciałam. Dla Remka tak by było fajnie jakiś helikopter. Tak, ja też tak parę razy wyłapałam, ta dla Remka, dla ciebie. Tak, no właśnie. I kupiliśmy mu sterowany helikopter. Ładowany na USB. Tak, jest tutaj trochę taki żarcik, bo będąc kiedyś w sklepie, mój tata wykrzyknął prawie, że jak Rafał wybrał delicje, no bo mówili, żebyśmy wzięli jakieś delicje i Rafał wybrał malinowe i mój tata taki zdziwiony, malinowe? Bo zwykle kupowaliśmy pomarańczowe, także tak już w formie żartu dorzucamy delicje malinowe właśnie. Tutaj jeszcze wełniane skarpety i coś też z jarmarku, czego nie pokazywaliśmy, bo nie było w tej paczce wczorajszej, kupiliśmy pierniki o smaku ptasiego mleczka. W przekroju wygląda to tak, poprzecznym czy jakim, ale bardzo mnie to zaintrygowało. Nie będę tego kryć. Tutaj prezent dla mojej mamy. To dzięki Garretowi, czyli właśnie firmie zegarków, produkującej zegarki, ale też opaski sportowe. Możemy sprezentować mamie taką piękną granatową. A coś tam jej się poprzednia psuła, także bardzo, bardzo się cieszę, że będzie miała taki prezent. Do tego pomadka ulubiona, również Inka, ale korzenna, nie piliśmy jeszcze takiej. I też słodycze, takie choineczki i pierniki też z łódzkiego jarmarku.
Marku. Podzieliliśmy się łupami. Tutaj mamy prezent dla Kingi. W środku tutaj, już nie będę odpakowywać, ale spa kamery dostaliśmy, bo to też jest dodatek do prezentu, dostaliśmy takie ozdoby wiszące, bardzo ładne, złote. Być może widzieliście na filmie z Kołobrzegu, je pokazywaliśmy. Również świeczuszki. Tutaj jeszcze jako dodatek takie kostki lodu, no nie kostki lodu, tylko takie, w sumie będzie to lód, bo w środku jest woda, ale chodzi o to, że ta woda się nie roztapia, te kostki lodu się nie topią, tylko chłodzą napój, a nie rozwadniają go. I dla Kingi mamy, oj, przede wszystkim, ach, pod kolor szminki dobierałam, szminkę mamy taką piękną, różowa, nude, coś takiego, i dobrałam biżuterię, taki piękny łańcuszek, wisiorek w zasadzie, kokardka. I do tego kolczyki takie, to jest różowe, złoto połyskujące. Okej, okay. Dobra, teściową już obgadaliśmy. Już nie ma. Więc albo słyszała, albo już nie usłyszy teraz. Przechodzimy do prezentu dla Remka. To jest książka, którą pokazywałam rodzicom. No tak jak mówiłam właśnie, napisałam świąteczną historię. Historię. Co zrobiłeś mojej mamie? Taka świąteczna historia, wam to jeszcze pokażę. Powiedziałem, żeby się dowiedziała, co dostanie. A, to obejrzy we vlogu jutro. Nie, myślę, że wcześniej zasiądziemy sobie do Wigilii. Pokażę wam tutaj, już pewnie na spokojnie ją sobie przeczytamy później, ale jestem zachwycona wydaniem i tym, że ta książka dotarła, bo to jest ta wydana, niespodzianka. Nie? No właśnie, bardzo, bardzo jestem zadowolona z jakości. To jest fotoksiążka z Colorlandu. Bardzo, bardzo długo się starałam. Jest żeby mega spersonalizowana, mega fajnie było wykonana. Fajnie, te wszystkie grafiki, takie spójne, pod zdjęcia i wszystko tak dalej. Jest super zrobione, bo naprawdę historia już kiełkowała w mojej głowie, no tak mówię, z miesiąc. A samo tworzenie 6 godzin, bo pamiętam, wróciłam z pracy o 23 i do 5 rano siedziałam i komponowałam i udało się i dotarła na czas, także to jest wielki sukces i bardzo, bardzo się z tego cieszę. Tutaj pozostałe prezenty dla Remka, też takie dodatki, bo by je dostaliśmy, to było również w Kołobrzegu, z Eko Ubranek, takie przedłużacze do ubranek dla dzieci, do bodziaków. Można sobie je dopiąć tutaj w kroku i przez to ubranko, które jest już za małe, za krótkie, ma takie przedłużenie i można je nosić dłużej. Także takie dwie wersje kolorystyczne. I są też maty. Takie one są fajne, mięciutkie, czy to na podróż, czy po prostu gdzieś w terenie, albo nawet w domu można używać, śmiało, bardzo fajna rzecz. I jeszcze też przywiezione z Festiwalu Kobiet, no zawsze się dzielimy, tutaj są miseczki dla Remka, no i dla drugiego sercownika, co się już niebawem pojawi. A dla innych sercowników tutaj mamy drobiazgi, które dorzucamy, my takie komponujemy paczki, niektóre już poszły w świat, tutaj jeszcze pewnie coś dobierzemy i wyślemy sercownikom, którzy brali udział w akcji Dzień Dobrych Reniferek, albo nam wysyłali paczki świąteczne, no bo to chcieliśmy się jakoś fajnie oddzięczyć, także jeszcze taki przejazd na prezenty. Zabieram się jeszcze za wykreślenie cen, bo o tym zapomniałam, zanim wam tutaj pokazałam, no ale przynajmniej może się zorientujecie, jak coś będziecie chcieli jeszcze komuś na prezent sprawić, na inne okazje. No i pakujemy. Tadam! Właśnie opublikowałam nowy wpis na blogu. Zapraszam na czekoada.pl. Jeżeli chcecie zobaczyć moje babeczki, reniferki,
pokazywałam je już w filmie Świąteczne Wypieki, ale tutaj są też zdjęcia, link do przepisu, wszystkie informacje, także jeżeli macie ochotę jeszcze stworzyć taką słodką świąteczną dekorację, to podrzucam Wam pomysł, zapraszam na czekoada.pl. Co się tutaj dzieje? Tutaj szykuje się biżuteria na jutro, ale w tej kwestii jeszcze sporo może się zmienić, bo wydaje mi się, że wybrałam sukienkę, ale to też jeszcze nie musi być ostateczny wybór, bo wiecie, kobieta zmienną jest. Rafcio tutaj właśnie bierze udział w próbie w grze Horizon, także trzymamy mocno kciuki, żeby jego ruda łuczniczka wygrała. Tutaj pod choinką spakowane prezenty. No i tutaj tak niektóre pochowałam do torebek, niektóre opakowania wykorzystałam po innych prezentach. U nas jest taki recykling prezentowy, wszystkie opakowania zachowujemy i w miarę możliwości wykorzystujemy ponownie. No tutaj jeszcze jest bałagan do ogarnięcia, wszystko co było w tamtym pokoiku, bo tak w ogóle, przepraszam, przemknę ci tu przez arenę. W tej chwili jest ciemno, ale zaraz rozświetlimy pokój i zobaczcie, jakie tu są zmiany. Przez ostatnie dwa dni tutaj faceci powynosili wszelkie inne meble, oprócz tych regałów. Regały zostają. No i za jakiś czas będziemy się tu przenosić. Myślę, że to już po świętach, ale tutaj będzie ściana. Wejście będzie tutaj. Tutaj będą wstawione drzwi, także z kuchni będzie się wchodziło do nas. Jak się tu urządzimy jeszcze do końca? Nie wiem, ale w tym momencie no pokazuję, bo nawet jest troszkę już odmalowane. Nie wiem, czy jeszcze będziemy kłaść drugą warstwę, ale w sumie już jest naprawdę ładnie. Także z takich aktualności to by było na tyle. Teraz wracam do naszego królestwa. Nie zaglądaliśmy jeszcze do kalendarzy, także to jeszcze przed nami. Tutaj jeszcze szykuję inne rzeczy na Wigilię, bo w tym roku wybywamy. To będzie pierwsza Wigilia u mojego brata, u Kingi i Remka. Także wynosimy się z Gruzji na czas świąt, a przynajmniej Wigilii, bo pewnie później już tutaj sobie wrócimy. Rafał zwyciężył, a ja przybywam z kolejną dobrą wiadomością. Mogę już zdradzić, że pierwszego dnia świąt spotkamy się, co tam się wydarzyło, przepraszam, ale wciągnęłam się w fabułę gry, o rety. Pierwszy dzień świąt spotykamy się, mam nadzieję, wszyscy razem z Wami na live'ie rodzinnym. Będziemy razem kolędować, także... Przepraszam, na chwilę. Ucznicy atakują. Co to za takiego ucznika? Pierwszy dzień świąt. Mam nadzieję, że jak najwięcej z Was będzie mogło dotrzeć i spotkać się z nami wirtualnie na żywo. Będziemy śpiewać kolędy, piosenki świąteczne. Możecie pomyśleć, co byście chcieli usłyszeć w naszym wykonaniu, z czego chcecie się pośmiać i usłyszeć nasze fałsze, jakie wersje, covery, piosenek jakich. Myślę, że będzie fajnie. Cieszę się, że cała rodzinka się zaangażowała i pierwszy dzień świąt spotykamy się. Myślę, że na YouTubie, może też na Instagramie. Zobaczymy. Dajcie znać, gdzie byście wpadli na live'a. Chyba na YouTubie najbardziej, najchętniej, tak myślę. Jest już mega późno, także podsumujmy nasze dzisiejsze zadanie akcji. Dzień dobry, Kreniferek. Dziś pokazywaliśmy wszyscy swoje choinki i ja się nie mogę przestać zachwycać. Nona Milagrosa podesłała nam swoją choinkę w białych dekoracjach, ale te lampki właśnie tak sprawiają, że cała jest w fiolecie i przepięknie wygląda. Jeszcze tu łańcuch za choinką też pięknie uzupełnia tło. Dario Davis, przepiękna, kolorowa, jeszcze z reniferkowymi rogami, z czapą Mikołaja i jakimiś prezentami pod spodem. Także bogata choinka, bardzo mi się podoba. Wypasiona. Patrycja Wołoszyn, tutaj też bogato zdobiona, tak tymi łańcuchami wypełniona, fajna. I dekoracje, a nie, myślałam, że stoją dekoracje pod nią, ale to są chyba takie bombki wiszące. Chyba takiego bałwanka podobnego gdzieś mamy i takie z tych starszych bombek takie łezki, jak fajne, to nazwać. Bardzo fajne te bombki były. No. Ręcznie takie robione chyba. Właśnie. Możliwe. Bardzo ładne. Mama Smurfa i Smurfetki. O, jaka wielka, żywa choinka. Tutaj też mamy takie te anielskie, jak to się nazywa? Anielskie włosy? To takie, wiesz... No, to się nazywa. Chyba tak to się nazywa. Możecie mi potwierdzić. Ale też takie srebro, biel. Bardzo, bardzo stylowo pasuje do wnętrza.
Tobiasz Krzywiański podesłał nam też pod kolor ścian i jeszcze nawet Mikołaj niebieski obok i niebieskie takie prawie granatowe bombki. To chyba Tobiasz Pepsi częściej pije niż kolor. Tak, to wygląda, przynajmniej w tym kącie pokoju. Tak. I laski te cukrowe, lizakowe. Niam, aż mi się ślinka tutaj zebrała w czym? Może nie wnikajmy, gdzie się ta ślinka zebrała. Okej. Maciej Gawiński, też żywa choinka w donicy i przepiękne bombki, czerwone, złote, białe, są łańcuchy, tylko nie zapalona. Gdzie są lampki na tej choince? Donicy, chyba oczywiście. Są, ale... Nie, no to nie zapalone jeszcze, nie rozświetlona. Ogarnąć. Tak jest, piękna, żywa choineczka. Lecimy. Tutaj nasze vlogi. Hubert podesłał choinkę. Też taką wypełnioną, taka jest ten, wypełniona. Jezu, słów mi brakuje, co się dzieje? Taka jest wypełniona. Jest vlogmas się kończy, ja już się wygadałam w całym vlogmasie, nie wiem. Rafał, pomóż. Nie, no wypasiona jest. No. Piękna choinka u Huberta. Tutaj mamy jeszcze inny kadr. Nie, to jest jeszcze inna choinka, porównajmy. Tak, dwie choinki u Huberta. No tak, patrz, jedna i druga. Boże, jak nic. Nie wiem, napisz na Hubercie. Ja obstawiam, że to są dwie różne. No dobra, ale to ten. W salonie ja uważam, w pokoju. Ta sama. Dziennym. Z innej perspektywy. No nieważne, w każdym razie podobna. Dobra, Hubert rozstrzygnie nasz spór, bo tu jest jeszcze trzecia choinka u Huberta. Czy to jest w jednym mieszkaniu? Tutaj jeszcze jest szopka, tu jest taka mniejsza. Super. No super ekstra. No, ja też popieram, że w każdym pokoju powinna być choinka. No pod wrażeniem. Jeszcze w łazience nie widziałam choinki nigdy. Czemu nie mamy? Widziałam taką na Pinterestie z rolek papieru toaletowego, chyba zaraz nam ułożę. Na wigilijny poranek akurat. I kolejna żywa choinka. Na czym ten poranek, ten papier? No, że takie przywitanie w łazience, no. Boże. Ojeju. Tutaj jak mówiłeś o tej Pepsi, to tutaj pół na pół Pepsi i cola, nie? Takie, tak nie, takie barwy. Nie, tak pomiędzy. Ja też lubię i to, jak już piję gazowane. Na pewno to było inspiracją do stworzenia tej choinki. Tak, walka pomiędzy koncernami. Tak. Razem możemy więcej. Jest choineczka, a tutaj najcudowniejszy prezent pod choinką. Pierwsza wigilia w powiększonym składzie. No to wyjątkowa, naprawdę. Życzymy też udanych świąt. Oczywiście wszystkim naszym sercownikom. Tym większym również. Loczek robi brownie. Tak. O, właśnie to była wcześniej zapowiedź. O, jest nawet to mieszadełko z pierniczkiem, które już wcześniej widzieliśmy. Mhm. A, cię kręcę. No, wpadamy chętnie. A tutaj Ania oznaczyła nas przy takim Mikołaju pięknym. Też już niesie prezenty pod choinkę. Także Mikołaj naprawdę zapracowany. Tak. Ale działaj radę. Czasu na odpoczynek święt. Tak, tutaj jakaś dziewczynka zaraz dostanie prezent pewnie. Myszka Miki podesłała nam z taką kulą śnieżną. Ja myślę, że Remek by był zachwycony tą kulą śnieżną, bo naszą jest ostatnio zafascynowany. A tutaj biel, srebro i serduszka, pragnę podkreślić. Mm-hmm. Przepiękne. I tutaj taki łańcuch, jak śnieg wygląda. No pięknie, pięknie. Chyba, że ma serce z lodu. Nie. Takie, wiesz, ośnieżone na chwilkę. Tak. No. Panna Zielona, udomowelowe i strażnicy, nie, no po prostu, no, bo to są strażnice. Dobrze. Jakie fajne poszewki tu są na poduchach z autkiem. I w bieli choineczka też żywa, z piękną gwiazdą, bardzo stylowo. I pada śnieg w salonie, super. Artur Wieliński podesłał nam jeszcze raz te rogaliki i już się dowiedziałam, że one są z makiem i są z lukrem teraz. No, pyszne muszą być. Agniesia, wieczorowe wydanie choinki. Wypasiona, nocna, patrzcie, jak wieczorna. Tu połyskuje wieczorem u Krzysia. Pięknie. Oj. Monika podesłała nam w kąciku czytelniczym. Bardzo, bardzo stylowo z taką cegłą w tle. I fajnie ukryta ta donica. Tak, też wypasiona kokardki. I reniferka. Bardzo ładna. I czerwień, i biel, i srebro. I aniołek na górze. No pięknie, jest pięknie.
Mamy Andromeda Books. Jest choineczka również żywa i tutaj różne barwy. Widzę, że zauważam większość srebra i bieli, ale i niebieski i czerwony króluje w naszych sercowniczych choineczkach. Kinga! Tę choinkę już widzieliśmy z bliska. Jest naprawdę, naprawdę piękna. Ona jest sztuczna, ale ma takie gałązki, te takie zewnętrzne, że jak się dotknie, to ma się wrażenie, że być może jest prawdziwa. I jest również srebro i złoto. Nie no, takie wrażenie sprawia, no. Jest fotel dla świętego Mikołaja gotowy, także przy tej choince jutro będziemy spędzać Wigilię i pod choinką. Dobrze, że jest dużo miejsca, bo będziemy mieli dużo, dużo prezentów. Bogaty Mikołaj. Loczek, ojej, jak bym chciała usiąść w tym fotelu przy choince rozświetlonej, jak to wygląda pięknie. Wygląda super. Jaki kącik. O, nie, będę siedziała przy choince, super. I się gapiła tylko na choinkę. Nic bym nie zrobiła na święta, absolutnie nic. No, bardzo duża. Super. Pięknie, naprawdę. I Artur chyba w jakiejś świątecznej podróży. Już widziałam te relacje, więc wiem, że jedzie do Bydgoszczy! Albo z Bydgoszczy? O kurczę, teraz nie wiem, ale w każdym razie był w Bydgoszczy na pewno. Teraz widziano Artura w Bydgoszczy. Tak. I prawdopodobnie spędza to święta. Przy rozkładzie stał i robi zdjęcie. Tak, 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 właśnie tutaj. Tam go widzieliśmy. No, mamy dowody. Tak. No. Natka! Nie wiem skąd, gdzie znalazła to zdjęcie, ale nie wierzę, że upiekła takie piękne ciasto. Na stoku kupiła to zdjęcie, tą złotóweczkę, żeby wysłać. Tak, obstawia. Albo na Pinterestie ściągnęła to. Takie ładne ciasto, no jak? Jak to? No nie, Jezu, i to w ogóle jest czekoladowe i z miesiami. I Natka, mnie tam nie ma. Natka, nie bajeruj, wiemy, że kupnę. Tak. Jak przyjedzie, to w życiu takiego ciasta nie zobaczy, albo my ją odwiedzimy. A tu co? No, zobaczysz, popisy. Popisy i tu tak samo, babeczki sercownikowe z serduszkami. Już, widzę. Jeszcze jakie fajne są mapy i są różne. Ha, ale fajnie. O nie, co zepsułam? Tu byliśmy. Ale to chyba już ostatnia była relacja. Teraz, tak, bo tu są jeszcze moje babeczki. No tak, już wspominałam, przepis jest na blogu. Ale słuchajcie, musimy uciekać, bo zobaczcie, bo tutaj jest taka jedna sprawa bardzo ważna. Nie powiedzieliśmy. O, jaki przytulny kadr. Orety, choinka, skarpety, rafcio i Netflix. Czy może być lepiej? Mogą być jeszcze chipsy. O kurcze. Ja nie wiem, czy to tak. Oglądamy Wiedźmina, wciągnęliśmy się. No właśnie, wczoraj zaczęliśmy oglądać. Jest Wiedźmin na Netflixie, obejrzeliśmy 2 odcinki i nie można obejrzeć tylko 2 odcinków, bo to jest jednak Wiedźmin. Bo to wciąga. My musimy, ja jestem za tym, żeby promować to, co polskie, żeby w przyszłości Hollywood i Netflix chciały jakby ekranizować nasze książki polskie, więc wspieramy Wiedźmina, oglądamy. Aczkolwiek jeszcze chciałam też Norwegię wesprzeć, bo studiowałam skandynawistykę i taki serial się pojawił, Jul. O, śmieć mi Jul to. Ja bym chciała to bardzo obejrzeć też, ale dobra, jeszcze nie ma świąt, myślę, że dzisiaj jeszcze odcineczek Wiedźmina, a z tamtym serialem. No weź, musimy wstać na Wigilię jutro. Dopiero czwartek. Jakiś błąd. No to jest internet. Błąd, nie da się tak ma. A, bo ja vloga przesyłam. To musimy zapauzować. Wybory życiowe. Czy obejrzeć Netflixa, czy przerzucać vloga? No, vloga przerzucimy, ale za godzinkę. Kalendarz już prawie pusty, ale 23. Przedostatni dzień. W szufladce mamy tutaj herbatę białą, pomarańcza z limetką, ona jest boska. Jest przepyszna. Ostatnio przepyszna. W pracy jak mi zrobiłeś, to po prostu ja czułam święta. Tak, ona jest naprawdę bardzo dobra. I przechodzimy do zdrabki. Tak, bardzo spoko są te z Lirlinga. Tak, tak, bardzo dobre herbatki. I teraz, Adusia, czy to jest przedostatnia szansa, żeby zostać milionerami na tej zdrabce? No to kurczę, już tu albo tu. Na tej zdrabce, bo tak w życiu to jeszcze może milion takich szans będzie. Proszę cię. Dobra. Szans, tak. Szanse są wszędzie. Tyle szans do zmarnowania jest. 100 tysięcy! No, pokaż. Szczerze wątpię, że byśmy w takiej zdrabce. A ja nie wątpię. Ale zainwestowaliśmy 25 zł w tę zdrabce. Nie wątp, bo. No dobrze. Bo to bez sensu. No, bo to już nie byłoby żadnej nadziei. Dobra, zdrapuj Grażyna. Taki prezencik liczymy.
rękawice i tu jeszcze jedno na dwie osoby, to chociaż żeby cztery były, no. Kurde, a tu jedna rękawica, nawet jeszcze do pary nie, do pary. Nie ma. Jutro no. Pewnie będzie druga rękawica do pary. No i tyle by było. Nie, choinka tego. To jest wygrana. 24, tak. No dobra. No. Tak mówiliśmy już 12 na swojej nieważne. No dobra, ale i tak jest fajna do zabawa. Do 24 razy sztuka się mówi. Codzienna dawka emocji można się przez cały miesiąc. Ile? Jest coś takiego, że chyba 22 dni, jak się robi codziennie to samo, to już jest nawyk. To tutaj jest idealna zdrabka, żeby stać się harcerzem. Tak. Drodzy Państwo, także my zabieramy się za Netflixa. Dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga. Zapraszamy do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę pod filmem i jak zawsze do zobaczenia jutro.